Daj mi kilka minut, a pokażę tobie, jak Maria Magdalena, znana postać z Nowego Testamentu, była znacznie więcej niż tylko postacią w tle. Nie przegap tej okazji, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij łapkę w górę, aby wspierać nasze wysiłki w dzieleniu się niezwykłymi historiami. Dziś przyjrzymy się bliżej życiu i dziedzictwu Marii Magdaleny, która była nie tylko jedną z najbardziej wpływowych uczennic Jezusa, ale i kobietą, której historia była często błędnie interpretowana i zrozumiana. Maria Magdalena, mimo że przez wieki była postacią kontrowersyjną i często błędnie rozumianą, w rzeczywistości odgrywa kluczową rolę w Nowym Testamencie. Jej imię pojawia się tam przynajmniej 12 razy, co czyni ją jedną z najczęściej wspominanych kobiet, a nawet częściej niż wielu męskich uczniów Jezusa. To częstsze wymienianie Marii Magdaleny nie jest przypadkowe. W kulturze biblijnej imię i porządek, w jakim pojawia się ono w tekście, mają głębokie znaczenie, wskazując na ważność i uznanie danej osoby. W przypadku Marii Magdaleny częste pojawianie się jej imienia i fakt, że jest ono często wymieniane jako pierwsze w grupie, wskazuje na jej wyjątkowe znaczenie i potencjalną rolę przywódczą. To stawia ją nie tylko jako świadka, ale i jako osobę mającą istotny wpływ wśród pierwszych chrześcijan. Podobnie jak Piotr, który zawsze wymieniany jest pierwszy wśród apostołów, Maria, zajmująca często pierwsze miejsce wśród wymienianych kobiet, podkreśla jej centralność w wydarzeniach opisanych w Ewangeliach. Maria Magdalena nie tylko była bliską uczennicą Jezusa, ale także odgrywała kluczową rolę w finansowym wspieraniu Jego misji. Ewangelia według świętego Łukasza opisuje, jak ona wraz z innymi kobietami, takimi jak Joanna, żona zarządcy domu Heroda, i Suzanna, wspierały działalność Jezusa ze swoich środków. To świadczy o tym, że te kobiety nie tylko były duchowo związane z Jezusem, ale także miały wystarczające zasoby, by wspierać Go materialnie. Z analizy tekstu wynika, że Maria Magdalena pochodziła z zamożnego tła. Możliwe, że dysponowała środkami z własnego majątku lub dziedzictwa. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że była żoną bogatego męża, jej możliwość swobodnego poruszania się i wsparcie finansowe sugerują, że miała pewną niezależność ekonomiczną. W tamtych czasach takie wsparcie mogło pochodzić z różnych źródeł, od własnej działalności gospodarczej, przez spadek po rodzicach, po wdowstwo. Dyskusja na temat pochodzenia jej środków finansowych otwiera także szersze pytanie o rolę kobiet w społeczeństwie tamtych czasów, które mimo wielu ograniczeń potrafiły znaleźć sposób, aby aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym i społecznym. Jednym z najbardziej symbolicznych i przejmujących momentów, w których Maria Magdalena odegrała kluczową rolę, było namaszczenie Jezusa w Betanii. To zdarzenie, opisane w Ewangelii według świętego Mateusza, pokazuje Marię przynoszącą bardzo drogie perfumy, które wylała na głowę Jezusa siedzącego przy stole. Ta scena spotkała się z dezaprobatą uczniów, którzy argumentowali, że perfumy można było sprzedać za dużą sumę i pieniądze przeznaczyć na pomoc ubogim. Jednak Jezus broni Marii, mówiąc: „Czemu sprawiacie tej kobiecie kłopot? Dobry uczynek wykonała względem mnie, gdyż wylaniem tego olejku na moje ciało przygotowała mnie do pochówku”. Jego słowa podkreślają nie tylko ważność czynu Marii, ale i jej głębokie zrozumienie nadchodzących wydarzeń. Jezus interpretuje jej działanie jako przygotowanie do Jego pochówku, co jest wyjątkowo prorocze i symboliczne. To namaszczenie ma ogromne znaczenie, ponieważ w kulturze żydowskiej tego okresu namaszczenie ciała było częścią przygotowań do pochówku, a Maria, wykonując ten gest, wykazuje nie tylko swoją miłość i oddanie dla Jezusa, ale także pełne zrozumienie i akceptację Jego misji. To wydarzenie nie tylko umacnia jej pozycję jako bliskiej i zaufanej uczennicy, ale również przekazuje ważny teologiczny i mesjański wymiar, podkreślając, że Jezus jest pomazańcem, co oznacza Mesjaszem czy wybranym. Maria Magdalena odgrywała niezwykle ważną rolę w wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec życia Jezusa. Była ona jedną z nielicznych osób, które były świadkami zarówno Jego końcowych chwil, jak i zmartwychwstania. Ewangelie synoptyczne opisują jej obecność zarówno przy krzyżu, jak i przy pustym grobie, co czyni ją kluczowym świadkiem tych przełomowych momentów. Rola kobiet w społeczeństwie ówczesnych czasów była marginalizowana, a ich świadectwo często uważano za niewiarygodne. W judaizmie kobiety nie mogły nawet zeznawać w sądzie. Dlatego obecność i świadectwo Marii Magdaleny oraz innych kobiet w kluczowych momentach życia i nauki Jezusa są o tyle znaczące, że mówią wiele o odmiennej postawie samego Jezusa wobec społecznych norm i ograniczeń. Jezus, wybierając kobiety jako pierwsze świadkinie swojego zmartwychwstania i śmierci, przekazał jasny komunikat o ich wartości i znaczeniu w kontekście swojego posłannictwa. Maria Magdalena, jako jeden z tych świadków, zyskała unikalną pozycję, by przekazać tę wiadomość światu, co w dalszej kolejności przyczyniło się do zmiany postrzegania roli kobiet w wczesnych wspólnotach chrześcijańskich. Takie działanie Jezusa, który uczynił Marię Magdalenę świadkiem swojego zmartwychwstania, podkreśla też głębokie przekonanie, że prawda i świadectwo mogą i powinny być wyrażane przez wszystkich bez względu na płeć czy status społeczny. To przesłanie wyraża głębokie przeciwieństwo do panującej wówczas atmosfery strachu i przemocy, oferując nadzieję i odnowienie. Maria Magdalena, będąc pierwszą osobą, która zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa, otrzymała od Niego szczególne zadanie, które miało ogromne znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa. Jezus powiedział do niej: idź do moich braci i powiedz im, że wstępuję do mojego Ojca i waszego Ojca, do mojego Boga i waszego Boga. W ten sposób, wypowiadając te słowa, Maria Magdalena została posłana, by przekazać wieści o zmartwychwstaniu innym uczniom, co czyni ją apostołem apostołów. Ta rola, jako pierwszej zwiastunki zmartwychwstania, przekazywana przez kobietę, stanowiła przełomowy moment, który podważał ówczesne konwencje społeczne i religijne. Maria Magdalena, posłana przez Jezusa, nie tylko dostarczała informacji o kluczowym wydarzeniu wiary, ale również umacniała swoją rolę jako ważnej liderki wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej. Dzięki tej misji Maria Magdalena nie tylko przyczyniła się do kształtowania fundamentów chrześcijaństwa, ale także pokazała, jak ważne jest przekazywanie wiadomości o nadziei i odnowie, zwłaszcza w kontekście ówczesnego społeczeństwa, które charakteryzowało się głębokim podziałem i niepokojem. Maria Magdalena doświadczyła jednej z najbardziej przełomowych chwil w swoim życiu, gdy Jezus uzdrowił ją z opętania przez 7 demonów. Ta relacja, zawarta w Ewangelii według świętego Łukasza, stanowi kluczowy moment w jej biografii, ukazując głęboką transformację, jaką przeszła dzięki spotkaniu z Jezusem. Uzdrowienie Marii Magdaleny miało ogromny wpływ na jej dalsze życie i służbę. Po uwolnieniu od demonów Maria stała się jedną z najwierniejszych i najaktywniejszych uczennic Jezusa, towarzysząc Mu w Jego podróżach i wspierając Jego misję nie tylko materialnie, ale i duchowo. Jej historia uzdrowienia często interpretowana jest jako symboliczne przedstawienie zwycięstwa nad grzechami i słabościami, które te demony mogły reprezentować, takimi jak pycha, chciwość, złość, zazdrość, pożądanie, obżarstwo i lenistwo. Zdarzenie to nie tylko zmieniło życie Marii Magdaleny, ale także stanowiło ważny przekaz dla innych ludzi tamtych czasów oraz dla przyszłych pokoleń. Pokazuje, że możliwa jest radykalna zmiana życia dzięki spotkaniu z Chrystusem, a także podkreśla moc, jaką Jezus miał w przemianie osobistej tragedii w triumf wiary. Ta przemiana Marii Magdaleny z osoby udręczonej do jednej z kluczowych postaci w historii chrześcijaństwa jest inspirująca i przekonująca, świadcząc o nadziei na odnowienie, jaką oferuje wiara w Jezusa. Maria Magdalena przez wieki była przedmiotem licznych błędnych interpretacji i mitów, w tym najbardziej rozpowszechnionego, który przedstawiał ją jako osobę wolnych obyczajów. To przekonanie, popularne szczególnie od czasów kazania papieża Grzegorza I w roku 598, stało się częścią kultury masowej, mimo że nie ma na to żadnych podstaw w tekstach biblijnych. Papież Grzegorz połączył różne postacie biblijne w jedną, tworząc fałszywy obraz Marii jako grzesznicy i osoby wolnych obyczajów, co zostało później powielane przez wieki. Błędna identyfikacja Marii Magdaleny miała dalekosiężne konsekwencje dla postrzegania jej postaci, ale również wpłynęła na ogólny obraz kobiet w chrześcijaństwie. Przykład ten doskonale ilustruje, jak historyczne błędy interpretacyjne mogą kształtować percepcję postaci biblijnych i wpływać na teologię oraz kulturowe stereotypy. Dopiero w latach 40. XX wieku Kościół katolicki oficjalnie sprostował to nieporozumienie, potwierdzając, że Maria Magdalena nie była osobą o wolnych obyczajach, ale ważną uczennicą Jezusa i świadkiem Jego zmartwychwstania. Dyskusja na temat konsekwencji błędnych interpretacji Biblii ujawnia głębokie potrzeby rzetelnego i uważnego podejścia do tekstów świętych. To, jak interpretujemy i jakie przekazy wybieramy do podkreślenia, ma ogromny wpływ na to, jak religia jest rozumiana i praktykowana przez kolejne pokolenia. Historia Marii Magdaleny przypomina o znaczeniu odpowiedzialności w tłumaczeniu i nauczaniu religijnym, podkreślając potrzebę ciągłej refleksji nad tym, co przyjmujemy za prawdę. Maria Magdalena jest jedną z najbardziej fascynujących i jednocześnie niewłaściwie zrozumianych postaci w historii chrześcijaństwa. Jej życie, pełne oddania i przemiany, stanowi ważny rozdział w Ewangeliach, przypominając nam o sile wiary i możliwościach, które niesie zaangażowanie w życie duchowe. Historia Marii Magdaleny uczy nas także o tym, jak łatwo można błędnie interpretować postacie historyczne, co może prowadzić do trwałych i dalekosiężnych nieporozumień. Zachęcam Was do refleksji nad własnymi przekonaniami i tym, jak podchodzicie do historii innych ludzi. Niech historia Marii Magdaleny będzie przypomnieniem o potrzebie głębszego zrozumienia i szacunku dla różnorodnych ścieżek życiowych, które przecinają się w naszej wspólnej historii. Proszę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij łapkę w górę, jeśli ten film dostarczył Tobie nowej perspektywy. Zachęcam również do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat Marii Magdaleny. W naszych przyszłych filmach będziemy kontynuować eksplorowanie innych fascynujących tematów i postaci z historii chrześcijaństwa. Na zakończenie pozwólcie, że wspólnie pomodlimy się krótką modlitwą. Panie, dziękujemy Ci za lekcje, które możemy czerpać z życia Twoich świętych. Prosimy o mądrość w interpretacji Twojego słowa i siłę, aby naśladować przykłady tych, którzy służyli Tobie z całego serca. Amen. Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie o naszej przyszłej serii filmów, które rozwijają te i inne ważne kwestie. Niech Bóg Was błogosławi.